Młodszy brat Madonny nie żyje. Christopher Ciccone miał 63 lata, Christopher Ciccone nie żyje, informuje New York Post. Był amerykańskim artystą, dekoratorem wnętrz i projektantem. Młodszy brat Madonny chorował na raka, miał 63 lata. Christopher Ciccone zmarł 4 października 2024 roku w Michigan po walce z rakiem. Smutną informację przekazał jego przedstawiciel Brad Taylor. Artysta odszedł 4 października w otoczeniu bliskich. Towarzyszył mu mąż, Ray Tucker, poinformowała Taylor w oświadczeniu. Christopher Ciccone nie żyje. Kim był młodszy brat Madonny? Christopher Ciccone był nie tylko bliskim członkiem rodziny słynnej Madonny, ale przede wszystkim ważną postacią w świecie sztuki i muzyki. Jako dyrektor artystyczny współpracował z Madonną podczas jej trasy Blonde Ambition World Tour w 1990 roku, a także był reżyserem kolejnej trasy The Girlie Show w 1993 roku. Swoje reżyserskie zdolności pokazał również, pracując nad teledyskami dla takich gwiazd jak Dolly Parton i Tony Bennett w latach 90. Christopher Ciccone napisał książkę o siostrze, relacje Christophera i Madonny były skomplikowane, o czym Ciccone opowiedział w swojej głośnej książce z 2008 roku, Moje życie z Madonną, która stała się bestsellerem, New York Times. Kilka lat później brat Madonny opowiedział o swoich stosunkach z wokalistką w wywiadzie dla The Evening Standard w 2012 roku. Jeśli o mnie chodzi, mamy dobre relacje. Mamy ze sobą kontakt, chociaż dawno jej nie widziałem. Wróciliśmy do bycia bratem i siostrą. Nie pracuję dla niej i tak jest lepiej, powiedział. Nie mógłbym być z niej bardziej dumny. Jest siłą, z którą należy się liczyć. Czy ona ma głos Barbry Streisand? Nie. Czy potrafi tańczyć jak Martha Graham? Prawdopodobnie nie, ale połączenie jej umiejętności uczyniło ją wielką i pozostawiło po sobie ogromne dziedzictwo, a poprzez nią także i mnie. Więc tak, niech ją Bóg błogosławi.